Targi odbyły się na sali w Sokole i cieszyły sporym zainteresowaniem mieszkańców powiatu. Jak się po raz kolejny okazało, imprezy związane ze zdrowiem to w powiecie chrzanowskim strzał w dziesiątkę. Na tą zorganizowaną przez stowarzyszenie przyszło kilkaset osób, które chętnie korzystały z przygotowanych tu atrakcji, w tym bezpłatnych badań cukru czy cholesterolu. Badania są bezpłatne i w związku z tym jest duże zainteresowanie, bo gdyby chcieli, długo czekają w przychodni na badania, lekarze nie wypisują tak za bardzo, więc co pół roku tam badanie cholesterolu. I myśmy doszli do wniosku, że to zrobimy bezpłatnie, skoro dostaliśmy dofinansowanie na zakup pasków. Oprócz tego goście mogli posłuchać ciekawych wykładów związanych z tematyką zdrowotną i cukrzycową, między innymi prelekcji na temat spożywania miodu w przypadku choroby cukrzycowej. Ponadto były wykłady dotyczące stosowania witaminy C. Można było także skorzystać z zabiegów na materacu masującym czy naświetleń lampą Bioptron. Na targach zaprezentowało się kilka firm oferujących sprzęt prozdrowotny, zdrową żywność czy kosmetyki. Nic dziwnego, że odwiedzający zgodnie twierdzili, że warto było przyjść na taką imprezę. Bardzo dobry pomysł, kontynuować nie tylko przez diabetyków, a inne organizacje społeczne, jest to bardzo potrzebne. Dlaczego? No raz, że są nowości, jeżeli chodzi o diabetyków, to glukometry są ciekawe. Ja na przykład dostałam tutaj glukometr, który będę wieszała na szyi i mierzyła kroki, jak chodzę z kijkami, prawda? Że tam ileś tysięcy kroków trzeba zrobić, żeby ten cukier spadł. To jest bardzo ważne, nie było tego. Czy warto takie imprezy robić? Na pewno warto. No przynajmniej wiemy, jaki nasz stan zdrowia, bo u lekarza to jest ciężko się doprosić o badania, a tu jest, mam i cukier, i cholesterol, i ciśnienie, a nie zawsze w domu się też chce zmierzyć, nie? A tak to przynajmniej się człowiek tu miło spotka, dużo znajomych. Czyli przyjemnie i pożyteczne. Bardzo. Coś tu jest takiego wyjątkowego na tych targach? Tak, jest wyjątkowe badanie, niby waga, ale nie tylko, bo do tej wagi jest całkowita diagnostyka. Ile kalorii należy jeść, jaki się ma stan organizmu, czy to jest nadwaga, czy już otyłość. Ile się powinno ważyć i cała taka diagnostyka jest tu opracowywana, czego raczej gdzie indziej nie ma. Ponadto podczas targów odbyło się szkolenie schodzenia z kijkami Nordic Walking. Coraz więcej osób wybiera właśnie tę formę aktywności fizycznej, ale jak się okazuje, popełniają sporo błędów. Najczęstsze błędy to jest nieodpowiedni dobór kijków, bo niektórzy chodzą z kijkami trekkingowymi, a to są nieodpowiednie kijki. Kijki do Nordic Walkingu są z taką rękawicą. Dlatego podczas tej imprezy chętni mogli wziąć udział w krótkim szkoleniu dotyczącym Nordic Walking. Jak twierdzi Remigiusz Lichota, każdy, kto rozpoczyna swoją przygodę z kijkami, powinien najpierw przejść choćby krótkie szkolenie, by poprawnie korzystać z tej formy ruchu. Luźno, luźno, kijki, luźno. Godzinka treningu wystarczy dla takich osób bardziej pojętnych, żeby później same zaczęły już w miarę dobrze chodzić. Pani tutaj widzę z kijami, czyli chodzi pani, uczy się? Chodzę, uczy się dopiero, jestem pierwszy raz właśnie na tym treningu. Dlaczego pani w ogóle pomyślała o akurat tej formie aktywności? Przede wszystkim, żeby zbić parę kilogramów, poprawić swoją kondycję fizyczną, przede wszystkim psychiczną, żeby być młodą, sprawną do późnej starości. Podczas targów rozdawano także materiały informacyjne na temat cukrzycy i innych schorzeń. Problem zachorowań na cukrzycę jest coraz większy, chociaż wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby. Ludzie po prostu się wstydzą, przyznają, że są chorzy na cukrzycę, ale czasopisma biorą, czytają, dlatego że to jest na temat i moda na zdrowie, i moda na diabetycy, w życie na gorąco, no i wszystkie gdzie, materiały, gdzie są związane z cukrzycą, nie tylko, bo różne porady tam są, można oglądać. Ja to mówię tak, proszę przeczytać i podać dalej, czyli sąsiadce, żeby przeczytała. I widzę, że bardzo chętnie materiały zostały rozdane. W Polsce odnotowano już 3 miliony osób chorych na cukrzycę. W powiecie chrzanowskim jest ich ponad 5,5 tysiąca. Także dlatego takie wydarzenia jak Targi Zdrowia są potrzebne. Chrzanowskie Stowarzyszenie Diabetyków już myśli o kolejnej edycji tej imprezy za rok.